światu, a im nas z góry. Jamniki w górę, kochani. Jamniki w górę. Wszystkie jamniki bierzemy na ramiona i pokazujemy. To zdjęcie będzie jak prasa długa i szeroka, jak internet wielki, powoli, powoli. Bo jeszcze nie wszyscy są gotowi. Jamniki w górę, bo przed jamnikiem uderz czołem, jamnik górą, chociaż... Wszyscy to znamy. Bardzo Państwu dziękujemy. Jury gotowe. Mariusz Bartkowicz. Mimo nagrody specjalnej, nagrody pocieszenia, którą uznaliśmy zgodnie, że trzeba wyróżnić obcokrajowca, który odwiedził i zaszczycił nasz konkurs, czyli austriackiego jamnika Moritz. To jest nagroda specjalna dzisiejszego konkursu, dzisiejszego 16 Marszu Jamników w Krakowie. Jeśli nas Moritz, a właściwie jego właścicielka, słyszy gdzieś tu w okolicy jest, to zapraszamy bardzo. I herzlich willkommen, oczywiście, dla Moritza z Austrii. Tak, widzimy, nadchodzi Moritz, nadchodzi właścicielka. Jak żyje przyjaźń polsko-austriacka. Bardzo proszę. Pozwolę sobie wnieść okrzyk. Niech przyjdzie do nas na czterech łapach i niech przyjaźń mi przejdzie. Jako wkład w przyjaźń polsko-austriacką chcieliśmy podarować pani tę nagrodę. It's great pleasure and we hope you will visit us next year. Yes, of course. Brawo for Moritz. Nagrodę wręcza Mariusz Bartkowicz, nagrodę wręcza pani Weronika Adamczyk. Fundacja, przedstawiciel sieci Zoo Natura, fundator nagród. Ta nagroda odjedzie do Austrii, proszę Państwa. Nie pierwszy to jamnik ze świata na marszu, ale chyba pierwszy ze świata nagrodzony. Jak od początku dzisiejszego naszego spotkania mówimy, tematem przewodnim konkursu jest Wiktoria Grunwaldzka, więc i nie może zabraknąć tych przebrań wśród dzisiejszych wyróżnionych. Dwa wyróżnienia, zanim nagroda główna się pojawi, dwa wyróżnienia. Pierwsze z nich chcielibyśmy przyznać wielopokoleniowej rodzinie krzyżackiej. Pamiętacie Państwo, na początku były trzy jamniki, jeśli dobrze notowaliśmy, Figa, Ula albo Uma i Zula wraz z rodziną, wszyscy niezwykle starannie przebrani, oddające charakter tego historycznego sprzed 600 lat wydarzenia. Więc jeśli słyszycie nas i jesteście w pobliżu, to zapraszamy, bo dla Was pierwsze wyróżnienie. O, bardzo prosimy, z tej strony. Pod hasłem chwała zwyciężonym. Prosimy. Chodźcie. Tak, człowiek, bardzo proszę, pokażcie się raz jeszcze publiczności i fotografom. Niech media uwiecznią ten moment. Ja muszę tych zwycięzców wsiąść na ręce chyba, bo przecież Państwo biedni nic nie widzą, prawda? Tak. Zostawię ten mikrofon. Szkoda, że jest tylko jeden dyplom, no ale mamy nadzieję, że nagrodzone jamniki zgodnie się nim będą dzielić, może jakoś w formie przechodniej na przykład. Na czyje ręce mogę w takim razie dokonać tutaj... Bo tego Państwo też nie widzieli, a to na pewno ujęło publiczność. Ta nowoczesna wersja konia. Bardzo prosimy. Jeszcze nagrody od sponsora, przepraszam bardzo, tak? Czyli jeszcze raz ustalmy imiona wszystkich nagrodzonych piesków. Figa, Una i Zula. Figa, Una, Zula, brawa wielkie! Zatem w pełni zasłużona za niezwykłą staranność stroju nagroda, wyróżnienie dla króla Władysława Jagiełły, Gucia z Proszowic. Wasza miłość, przybądź! Królewski majestat każe na siebie oczekiwać. To nie jest takie proste. Krzyżacy mieli to samo pod Grunwaldem. I słabo to się skończyło, więc poczekamy cierpliwie. Niech mi Gucio nie mówi, że porzucił nas.
Guciu! Władek, chodź! To znaczy królu chciałem powiedzieć. Nie, ja bardzo przepraszam, ale gdzie jest karoca? Te królewskie kapce są trochę śliskie, nie jest łatwo. Ja wezmę na razie. Ja wezmę. No król przypomniał, chodź, gdzie jest jego miejsce. Pójdziemy do dekoracji, chodź, chodź. Raz jeszcze wielkie brawa dla Gucia, no i nagroda wyróżnienie w dzisiejszym 16. Marszu Jamników. Bardzo prosimy. Królewskim spokojem to zniósł, prawda? Bardzo dziękujemy. Jeszcze ja pozwolę sobie pokazać te kapce do kamery. Bo tego, to nie mogło ujść Państwa uwadze. Takiego obuwia nie było na marszach Jamników. A jak marsz, to obuwie, prawda? Wprawdzie król bez butów, nie, to szewc bez butów chodzi, a król piechotą. Może piechotą, ale w kapcach. Chodź, chodź król. Dobra, wniosę go, wniosę. On mnie znosi, jak schodzi. Król to król, to do widzenia państwu. Na 16. Marsz Jamników w Krakowie i jego finał. A finałem będzie wręczenie głównej pierwszej nagrody dla najbardziej według nas oryginalnego przebrania jamniczego. Tym razem, które również poszło w stronę pewnej zabawy ze sztuką, z formą. I dlatego chcielibyśmy wyróżnić, i myślę, że nie będziemy w naszej opinii odosobnieni, główną, pierwszą nagrodą w dzisiejszym konkursie, 9-tygodniową, maleńką. Pamiętacie, jak się nazywa? Karmelka. Karmelka i obraz bitwy pod Grunwaldem, w którym występuje w dwóch rolach. To zwycięzca naszego dzisiejszego konkursu. Jakbym miał stawiać na zwycięzcę, to postawiłbym na nich wszystkie pieniądze. Bardzo się cieszę, że jury tak to również widziało. Chodźcie i zagrajcie nam to jeszcze raz pięknie. Właśnie od tego zacznijmy. Zagrajcie to jeszcze raz. Chyba odwrotnie. Byleby się wynik bitwy nie zmienił. Chodźcie, chodźcie tutaj. Podejdźcie bliżej, może... Blisko kamery. Kamerzyści dostaną swoje 5 minut osobno, także. Chciałem powiedzieć, że Radio Kraków też na taki pomysł wpadło. I to monidło z Heleną Modrzejewską jest do Państwa dyspozycji. Radio Kraków, Gazeta Polska, Gazeta Krakowska. Tam też można wsadzić głos. No i mamy nadzieję, że jeśli Karmelka, mając 9 tygodni, tak dobrze zaczyna, to że będzie nam w kolejnych spotkaniach w czasie marszów jamniczych kolejnych towarzyszyć niezawodnie. Nie jedną bitwę nam jeszcze wygra. Przez otwór. Brawa dla niej! Brawa! Adamczyk, Zoonatura, sieć sklepów. A ja mam jeszcze nagrodę nieregulaminową, ale bardzo radiową. Słuchacze Radia Kraków, Państwo Rydzowie, rokrocznie fundują własną nagrodę. Ja teraz opiszę, w końcu w radiu głosem pracuję. To jest ceramiczna postać jamnicza na postumencie, nie wiem, chyba z granitu. Napis głosi Marsz Jamników, najpiękniejszy strój. Ten jamnik, no, z czapką krakowską, to chyba widać. Jakby troszkę lekceważy sobie, no co by tu... Podnosi lewą tylną nóżkę. Nie wiem, czy to widać. Bo nasz konkurs trzeba traktować lekko. I tak też został potraktowany. To jest nagroda nieregulaminowa. Bardzo proszę. Nagroda nieregulaminowa. Niechaj pójdzie w świat. Słuchacze Radia Kraków taką nagrodę ufundowali. Tutaj do mnie mówiono. Na Państwa oczach wręczam ją także naszym zwycięzcom. Ma ktoś wolną rączkę na nagrodę? O, proszę, znalazła się. Proszę bardzo. A Państwu Rydzom bardzo dziękujemy. Piękne dzięki. No to prawie wszystko chyba. Poza oklaskami dla Was. Bardzo byśmy chcieli Was, kochani, wszystkich
pooklaskiwać, no ale nas mało, więc bardzo dziękujemy. Dziękujemy jurorom. Raz jeszcze dziękujemy Państwu pięknie. 16 marsz jamników przechodzi do historii. Pani Prezydent, dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i bardzo liczymy na to, że Radio Kraków dotrzyma tego zobowiązania i że za rok znowu zafunduje nam świetną zabawę, a Państwo z tej zabawy, z tej okazji skorzystacie i bardzo, bardzo Was gorąco dziękuję za tak liczny udział, mimo takiej pogody, jaka jest. Gratuluję Radio Kraków inicjatywy i świetnej zabawy. I raz jeszcze dziękujemy, że ciągle jesteśmy na rynku. To dzięki kontaktom jamników z władzą. Bardzo dziękujemy. Do przyszłego roku!